Poranny gość, Radio Zachód. Brodzi, dzień dobry. Naszym gościem jest pułkownik Grzegorz Dyrka, człowiek, który odpowiada za nabór do wojska. I dzisiaj trochę o tym wojsku będziemy rozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A mija właśnie 24 lata od wstąpienia Polski do NATO. Sojusz Północnoatlantycki, przede wszystkim to jest także sojusz wojskowy. I chciałem zapytać, jakie zmiany w wojsku polskim przez ten długi przecież czas nastąpiły? Od momentu wstąpienia do NATO. Rok 1999, 12 marca, myślę, że to jest bardzo ważna lata w historii Polski, w historii wojska polskiego, w historii naszego bezpieczeństwa. To jest dzień wstąpienia Polski do NATO, ale chciałbym też przypomnieć, że to tak z dnia na dzień się nie odbyło, bo już w 1992 roku Polska zaczęła aspirować do NATO, czyli bardzo szybko. Po odzyskaniu pełnej niepodległości, w roku 1994 zostaliśmy zaproszeni do takiego programu Partnerstwo dla Pokoju, gdzie mogliśmy się przygotowywać do pełnego wstąpienia do NATO. Myślę, że od momentu wejścia Polski do NATO, nasi żołnierze są zdecydowanie lepiej wyszkoleni i przygotowani. Do obrony naszych granic. A jak wstąpienie do NATO zmieniło to, o czym Pan już wspomniał, bezpieczeństwo polskie? No, proszę pamiętać, że musieliśmy przejść ogromną rewolucję, ewolucję w dosyć krótkim czasie, tak naprawdę, ponieważ nasze systemy szkolenia, dowodzenia, kierowania oraz techniczne musieliśmy dostosować do tego, co obowiązuje w NATO. Byliśmy jednym z trzech krajów, które tak szybko wstąpiły do NATO, bo oprócz Polski to Czechy i Węgry wstąpiły. Dostaliśmy tak naprawdę jako pierwsi zaproszeni i myślę, że to jest nasz ogromny sukces, że podołaliśmy temu i mojej koleżanki, koledzy w mundurach. Po dzień dzisiejszy są bardzo dobrze oceniani jako żołnierze struktur NATO. I dzisiaj, w rok od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny na Ukrainie, chyba mamy jasny dowód tego, jak ważnym byłoby odłączyć się od tej pępowiny z Moskwą i połączyć się z, z sojusznikami z Zachodu. No bo dziś widzimy, jak istotnym jest to, że mamy wsparcie tego Zachodu. Tych sił i nie musimy także polegać na, na, na tym, co do tej pory było ten sprzęt poradziecki szkolenia, e, przecież, a także, no chyba nie bójmy się tego powiedzieć, agentura, która wpływu mogłaby się pojawiać także i, i w naszym kraju, e, od tego jesteśmy wolni, i, i to chyba jest dla nas zbawienne. Na to to nie tylko nasze misje poza granicami państwa, na to to nie tylko nasi żołnierze w strukturach. NATO, ale NATO to też jednostki wielonarodowe, które stacjonują na terenie Polski oraz słynna flanka wschodnia, gdzie jedna z czterech grup bojowych znajduje się w Bemowie Piskim, gdzie oprócz Polaków są na stałe Amerykanie, Brytyjczycy, Rumuni oraz Chorwaci. Natomiast my jesteśmy też w wielu miejscach Rumunia, Łotwa, Litwa więc to daje nam a dodatkowy gwarant bezpieczeństwa. No i też te wspólne misje, które także pozwalają przygotować się w boju do zagrożeń, które mogą nas czekać. Tak, ćwiczymy wspólnie, kompleksowo. Myślę, że. Polscy żołnierze nie mają się już dzisiaj czego wstydzić, nasz sprzęt... sprzęt I właśnie wojskowy, o to zbrojenie chciałem pana też zapytać, bo to trzeba było się przestawić, to jednak nie była taka prosta sprawa. Nie, to nie była prosta sprawa i to jest duży wysiłek technologiczny, finansowy naszego państwa, ale też przygotowanie żołnierzy do obsługi tego sprzętu. Udało nam się to, ja jestem dumny z moich kolegów, koleżanek, którzy podołali temu i myślę, że Polacy mogą się dzięki temu czuć zdecydowanie bezpieczniejsi. No, a liczba żołnierzy zawodowych przekroczyła ponad 120 tysięcy i o tym donoszą dzisiaj media. Od 2016 roku to jest nieustanny wzrost, jak są tu pokazane wykresy chociażby dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej. No i mimo tego, że ta rotacja ciągle w wojsku jest, to ta liczba się zwiększyła według pana, z czego to wynika? Tak, my jesteśmy organem żyjącym. Przechodzą młodzi, odchodzą starsi. To jest naturalny proces. Mm. Ogólnie armia ma liczyć do 300 tysięcy. Jest to proces wieloletni i co roku będzie liczba żołnierzy zwiększana. Chciałbym powiedzieć o tym, że w skład sił zbrojnych wchodzą żołnierze zawodowi, żołnierze dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, żołnierze, Terytorial, terytorialsi, ale także od niedawna żołnierze rezerwy aktywnej. Rezerwa aktywna, co to takiego? Każdy, który przeszedł przeszkolenie i chciałby być z nami na, na części naszych szkoleń, zapisuje się do nas, ustalamy terminy szkoleń, ćwiczeń i innych przedsięwzięć i wówczas taka osoba zakłada mundur i jest żołnierzem. Mówi się, czy mówiło się dużo o tym, że w, z armii odeszło sporo, sporo osób. I tutaj zacytuję ministra obrony narodowej, wicepremiera Mariusza Błaszczaka, który mówi tak, faktem jest, że ostatnio są to trudne lata. Kryzys na granicy, pandemia, wojna za naszą wschodnią granicą oddzieliła chłopców od mężczyzn, niektórzy żołnierze zrezygnowali ze służby przed osiągnięciem uprawnień. Emerytalnym to naturalny proces, ale widzimy pozytywne strony tego zjawiska. Potrzebujemy twardych ludzi na trudne czasy, a w zamian oferujemy godne zarobki, atrakcyjne perspektywy i służbę w nowoczesnych oraz dobrze wyposażonych siłach zbrojnych. Tam są jeszcze dodatkowe przywileje, które jak gdyby ciągną niektórych żołnierzy do tego, by się do rezerwy udać, ale abstrahując od tego, co czeka na tego, który się zdecyduje do wojska pójść, bo jak widzimy, tych chętnych nie brakuje. Nie, chętnych mamy dużo, rzekłem nawet bardzo dużo. Między innymi to jest przyczyna tego, że stan sił zbrojnych rośnie, więc jesteśmy nowoczesnym, atrakcyjnym zakładem pracy, tak trochę w cudzysłowie to powiem. Zachęcamy do wstąpienia do służby, pokazujemy, co można zyskać. Natomiast, wracając do tego, co tutaj pan redaktor zacytował, badane są przyczyny odejść żołnierzy zawodowych. Za każdym razem wypełniamy takie ankiety. No i z tego wynika, jakie są te przyczyny. Na pewno jest ich kilka. Może tam nie będziemy się skupiać tu w szczegółach, ale chciałbym też zaznaczyć, że ci, którzy odchodzą, po pewnym czasie zastanawiają się i chcą wrócić do służby. Czyli bywają takie. I mamy taką mhm. możliwość, mhm. że żołnierze, którzy odeszli, wracają do służby zawodowej. A jakby ktoś chciał swoje profity przeliczyć, co go w wojsku czeka, to nawet aplikację wojsko przygotowało, słyszałem ostatnio. Tak, mamy taką aplikację, Żołnierz RP, na której, w której no praktycznie wszystko możemy znaleźć na temat służby, przywilejów związanych ze służbą, uposażeń, dodatków. Prawa jednostek wojskowych. Czy nie jest to wiele, taka wiele jedna rzeczy. wielka niewiadoma? Tu teraz smartfon, i ja będę w stanie sobie porównać korzyści yy, i będę mógł pójść. Dobrze. Bo, tak, otwieram aplikację i mam wszystko policzone. Bo w najbliższą sobotę jeszcze w ogóle wojsko, w związku z tym, jak pan wspomniał, jest zakładem pracy, to jeszcze swoje targi pracy realizujecie w całej Polsce. Także w województwie lubuskim. Tak, yy, tu trochę sprostuję, piątek i sobota. Widzimy się w międzyrzeczu, w ośrodku sportu i wypoczynku. Są to pierwsze targi służby i pracy poświęcone tylko i wyłącznie wojsku, na które naszych mieszkańców województwa Lubuskiego serdecznie zapraszamy. Na tych targach będzie można się dowiedzieć wszystkiego kompleksowo o zasadach pełnienia służby, o możliwościach wstąpienia do służby oraz zapoznać się, jaki sprzęt wojsko posiada, porozmawiać z żołnierzami. Na czym polega służba? Porozmawiać z naszymi studentami, czyli podchorążymi e, Akademii Wojskowych, na czym polegają e, studia wojskowe, jak się tam do nich dostać. Więc jeszcze raz powtórzę, kompleksowo będziemy mówić o tym, co oferujemy, a myślę, że jesteśmy nowoczesnym, atrakcyjnym miejscem pełnienia służby i pracy. A ile w tym wojsku zarobić można? Pierwsze no zaczynam, pytanie młodego zaczynam człowieka od, po, po szkole. Zaczynamy od prawie 5 tysięcy. Plus dodatki, plus możliwość rozwoju, plus świadczenie mieszkaniowe lub mieszkanie. No jest tego dosyć dużo. Wszystkie szczegóły na targach pracy, o wszystkim będziemy mówić. Czyli w sobotę, piątek, do Międzyrzecza można się udać, kto do wojska by chciał się dostać lub dowiedzieć się, co wojsko oferuje. No, a o tym wszystkim mówił nam pułkownik Grzegorz Dyrka, szef z Miejscowego Ośrodka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. I jak rozumiem, do wojska zaprasza. Tak, zapraszam. Otwarci jesteśmy na każdego, który chciałby spróbować. Mamy świadomość, że odbycie tej podstawowej służby, dobrowolnej lub też terytorialnej, trwającej 16 czy 27 dni, to jest taki przedsionek służby. I warto spróbować. Pułkownik Drezdyrka był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Lubuskie Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na Zachod 24.pl